ogromną część mamy za sobą, teraz możemy przejść do praktycznej, tak. Koledzy moi pokażą, jak się jeździ tutaj na obiekcie. Niestety pogoda nam nie dopisała. Jest nieco mokro, więc będzie to spokojna jazda. Na skateparkach najlepiej jeździć, gdy jest sucho, najbezpieczniej. No i co? Myślę, że będziemy mogli spróbować też się przejechać. Mamy deseczki dla młodzieży, co tutaj się pojawiła. Może jacyś dorośli będą też chcieli spróbować się przejechać z asekuracją, jak najbardziej możemy pomóc. No i co? I koledzy tutaj pokazują, jak korzystać z obiektu. Oczywiście pierwszy raz tu jesteśmy, na razie trzeba poczuć miejsce, przejechać się na spokojnie, zobaczyć, jak każda rampa działa, każda rampa jest inna, na każdym skateparku się jeździ inaczej. No i co, wiadomo, jak tutaj powiedzmy będą lokalni sportowcy jeździć codziennie albo i częściej, kilka razy dziennie najlepiej, no to osiągną taki poziom, że będą na każdej tutaj przeszkodzie bez problemu źle sobie radzić. Jesteśmy jeszcze w takim wieku, że się uczymy wszystkiego. Chcielibyśmy wam teraz zrobić takie małe szkolenie. Pokażemy wam, jak zjechać z takiego najazdu, zwanego tradycjonalnie bękiem. Więc